Państwo, spotkanie noworoczne, układkowe to taki moment na podsumowanie tego, co za nami, szczególnie tego roku ostatniego, 2013, ale także taki moment na refleksję, co nas czeka w roku 2014, jakie wielkie wydarzenia, jakie ważne wydarzenia, gdzie jesteśmy i jak potrafimy z tego roku nowego wspólnie razem skorzystać. Starosta, zarazem prezes powiatowy Andrzej Chrapuszcz mówił tutaj, podsumowując rok w powiecie, o wielu ważnych wydarzeniach politycznych, samorządowych, społecznych, państwowych, o wyborach senackich także, które były niezmiernie ważne, bo chyba w ciągu 2 miesięcy nigdy nie było na ziemi mieleckiej tylu premierów, ministrów, wiceministrów, ile było w ciągu 2 miesięcy krótkiej kampanii do Senatu Mariusza Kapy. Za te prawie 2 miesiące dobrej, ciężkiej pracy, ale bardzo trudnej, bo w warunkach szczególnie szkodliwych politycznie, zrobiliśmy maksymalnie dużo. Chciałem za to bardzo, bardzo Wam podziękować, szczególnie tym osobom, które włożyły największy wkład, a takie osoby tutaj nazwiska i imienia wymienić trzeba i musi. Na pewno taką osobą, która te 2 miesiące koordynował, biegał, chodził, krzyczał, to był starosta Andrzej Chrapuszcz, razem prezes powiatowy. Na pewno tą osobą był Michał Deptuła, na pewno tą osobą był Jasiu Tarapata, był Janusz Bik. I pewnie jeszcze wielu innych, pewnie wszystkich nie wymienię nazwisk, ale koledzy w zarządzie powiatowym PSL-u wspólnie razem pracowali, żeby tych spotkań, na tych zdjęciach, jak starosta prezentował te zdjęcia na tutaj tablicy, to tak sobie skojarzyłem, że połowę tych zdjęć to była kampania senacka. Ale dlaczego? Bo była tak intensywna. Odwiedziliśmy, co ciekawe, nie tylko rolników, nie tylko był minister Kalemba na dożynkach, uścisnął mnóstwo kobiet z KGW i grał na akordeonie. Miał świetne wystąpienie wtedy, ale także prezes Piechociński, wicepremier. Po raz pierwszy myślę, że w niejednym zakładzie, tu na powiecie mieleckim, na wsiach, gminach, nie tylko w zakładzie spożywczym dobrowolcy, ale także tam, gdzie się produkuje silniki, samoloty, różne sprzęty, urządzenia techniczne, metalowe, z drewna, był wicepremier razem z samorządowcami, z pracownikami, z właścicielami zakładów. Muszę powiedzieć, że dla wszystkich, w tym dla premiera Kwiecińskiego, to było coś odkrywczego. Że choć WSK to historyczne nie istnieje, to ludzie z tego WSK, przedsiębiorczość, gen przedsiębiorczości, który w tych ludziach istniał, to on właśnie przez lat ostatnich 20, 15, 10 stworzył w wielu miejscowościach, wsiach, gminach te małe, drobne zakłady rodzinne. Ale te zakłady zatrudniają dzisiaj po 100, 200, 500, 700 osób. Tworzą miejsca pracy, nie tylko w mieście, ale także i tworzą te miejsca pracy na wsi. A właśnie o to chodzi. Chodzi o to w Polsce, chodzi o to w Europie, chodzi o to na świecie, żeby nie tylko tworzyć miejsca pracy w wielkich miastach, tam gdzie są stolice państw, tam gdzie są stolice województwa, ale żeby tworzyć miejsca pracy poza rolnictwem także na wsi, w gminach. Koleżanka wojewoda mówiła o przedłużeniu funkcjonowania stref ekonomicznych do roku 2026. To nie było łatwe. Wicepremier Pawlak rozpoczął, Piechociński zakończył, ale opór w rządzie ministra finansów i także Unii Europejskiej był duży, żeby tych stref dalej nie tworzyć i nie funkcjonowały, żeby na przyszłości, bo w nich się tworzy specjalne warunki, daje się lepsze chwile. A ja dzisiaj mówię wprost, a być może dla Polski, żeby Polska się rozwijała równomiernie, żeby nie powstawały enklawy rozwoju, dobrobytu, a z drugiej strony gdzieś daleko gminy wiejskie, przy granicy czasem wschodniej, przy granicy zachodniej, daleko od dużego miasta wojewódzkiego, daleko od miasta powiatowego są gminy, są wsie, są społeczności lokalne, gdzie ludzie też chcą żyć, pracować, chcą mieć pieniądze, dochody, chcą kształcić swoje dzieci. Być może trzeba szukać rozwiązań takich prawnych, żeby dla tych przedsiębiorczych ludzi, dla przedsiębiorców stworzyć takie warunki, parametry podatkowe, finansowe, ekonomiczne, żeby opłacało się właśnie tworzyć miejsca pracy na wsi, w gminie, daleko od miasta. Bo przecież dzisiaj rzeczą normalną już jest, a kiedyś to było nienormalne. Kiedyś był pęd ze wsi do miasta, do bloku, gdzie była ciepła woda, centralne ogrzewanie. A dzisiaj jest pęd odwrotny. Wielu ludzi dzisiaj chce mieszkać na wsi, często z miasta wędruje na wieś, buduje swój dom, bo chce mieć kawałek zieleni, przestrzeni, spokoju, ciszy, bez giełku, bez hałasu samochodów. Niekoniecznie w rolnictwie będą pracować, ale chcą pracować, mieszkać na wsi, ale przy połączeniu, przy drogach, chodnikach,
mówił starosta Chrabą, że prawie wszystkie chodniki drogi już zbudował, przy kanalizacji, przy wodociągach, przy internecie, przy zaopatrzeniu w gaz, przy normalnym funkcjonującym internecie szerokopasmowym, bo to jest tylko kwestia czasu, kiedy nie będzie czarnych plam także na wsiach internetowych. Jaki jest problem, żeby funkcjonowały firmy, zakłady, żeby telepraca człowieka, który pracuje sobie w domu i przez komputer internetem wysyła w świat, w Polskę i poza granice Polski i poza granice Europy wysyła swoją pracę? To dzisiaj staje się normalnością. To niebawem będzie wręcz normą. Ale trzeba stworzyć właśnie taki system zachęt podatkowy, finansowy, żeby ludzie chcieli takie miejsca pracy tworzyć. Tak jak u was właśnie widzieliśmy w czasie kampanii na gminach wiejskich zakłady, które się świetnie rozwijają. Autostrada budowana przez Podkarpacie, remont magistrali kolejowej, port lotniczy Jesionka, niebawem być może także Skargo, ostatnio są takie ciekawe propozycje. To są te miejsca, które mają wspomóc właśnie tego typu rozwój województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego i całej Polski. Drodzy Państwo, 13 rok był rokiem szczególnym dla Polski, bo to był rok, gdzie mieliśmy jednak silne oznaki kryzysu, który pukał przez różne drzwi i okna. Na świecie dokuczył się wielu krajom, wcześniej Irlandii, potem Grecja, dziś Grecja jest w chaosie, Hiszpania, Włochy, Portugalia ma duże problemy, Litwa, Łotwa, Estonia przeżyli bez swoich kilka lat temu, a Polska ciągle dawała sobie radę, choć ten 13 rok, mimo że nie był ujemnego PKB, był dodatni PKB, ale jednak był to rok ciężki dla gospodarki. Było po raz pierwszy od 6 lat tej koalicji, tego rządu, Platformy i PZL, nowelizacja budżetu nawet potrzebna. Ale ten rok mamy już za sobą. Pierwsze tygodnie, miesiąc pierwszy już mamy za sobą, nowego roku. Te symptomy ożywcze są dobre. Nawet ekonomiści mówią, że może być około 2,5-3% wzrostu PKB w tym roku. A to jest ważne. Każdy procent PKB to są nowe miejsca pracy w Polsce. Bardzo potrzebne miejsca pracy dla ludzi, dla młodych ludzi przede wszystkim po studiach, absolwentów szkół wyższych, zawodowych czy średnich. Ale rok 13 miał też do siebie to, że myśmy postawili taki dość mądry krok w zakresie polityki prorodzinnej. Nasz minister pracy Bronisław Kosiniak-Kamysz, PSL, młody człowiek, ale odważnie buduje program polityki prorodzinnej w Polsce. Początkiem tej budowy jest to, że wydłużono urlopy macierzyńskie czy rodzicielskie do roku. Do roku. To jest niezmiernie ważne. Dla kobiety, dla rodziny, która chce mieć rodzić dziecko, to jest niezmiernie ważne, że może mieć ten rok płatny urlop macierzyński. Ale to nie jest wszystko. Prezydent teraz dyskutuje, mówi, proponuje, to jest myślę, że kwestia tego roku, tak zwaną kartę wielkiej rodziny. Trzeba będzie budować dalej te pomysły, rozwiązania, bo Polska nie może być krajem, który ma ujemny przyrost naturalny. Powinien być krajem, gdzie nie zamyka się szkół, a zamykamy dlatego szkoły w samorządach, szczególnie mają problemy wójtowie, burmistrzowie, starostowie też, bo szkoły średnie też mają problem, bo zaczyna być niż demograficzny, więc czym te szkoły wypełnić? Oczywiście można zrobić inny pomysł. W mojej gminie jest dzisiaj taka wieś w Zalesie, była Pojówka, moja rodzinna wieś, gdzie zamiast szkoły, zamknięte już kilka lat temu, teraz będą domy spokojnej starości, czy będą domy opiekuńcze. Można, ale nie po to budowano szkoły. Nie po to lat 10, 20, 15 temu budowano szkoły, tysiąclatki i następne szkoły, żeby dzisiaj je zamykać, czy zmieniać ich funkcje. Żeby tak nie było, to musimy zmienić w Polsce na koszt państwa politykę prorodzinną. I czy ta koalicja, czy następna musi tego dokonać. Cóż jest warte państwo, jak nie ma młodego pokolenia? Drodzy Państwo, rok ubiegły to był rok ważny dla Polski, dlatego że skończyła się w roku 13 ostatnia 7-letnia perspektywa europejska. Ta, którą mieliśmy 7 lat funduszy unijnych dużych i w roku ubiegłym negocjowaliśmy jako państwo, jako rząd, premier Donald Tusk, minister rolnictwa Stanisław Kolemba w Brukseli negocjował kolejny 7-letni budżet dla Polski. I udało się. Polska wynegocjowała największy budżet z wszystkich krajów Unii Europejskiej na kolejne 7 lat. Przeszło 106 miliardów euro na 7 lat na rozwój Polski, na inwestycje, na innowacje, na oświatę, na infrastrukturę, na samorządy, na rolnictwo, na dotacje, na modernizację wsi, rolnictwa, na odnowę wsi. W tych 106 miliardach 42,5 miliarda euro to są pieniądze tylko i wyłącznie na wieś. Na dopłaty bezpośrednie, modernizację, przemysł spożywczy, rolny, na odnowę wsi. I co ciekawe, są też pieniądze specjalnie przeznaczone na wodociągi, kanalizacje,
Około pół miliarda euro będzie na tzw. małą retencję, w tym na meliorację między innymi. To są pieniądze bardzo, ale to bardzo potrzebne polskiej wsi. To dzięki tym pieniądzom, które w ostatnich latach, także powiat Mielecki jest tego przykładem, gminy Mielecki są tego przykładem, to te pieniądze sprawiły, że nasz eksport żywności rolno-spożywczy, jabłka, warzywa, owoce, mięsa, nabiały za rok 2013 sięgnął prawie 19 miliardów euro. Jest około 5 miliardów dodatnie saldo tego eksportu. To jest wysiłek polskiego rolnictwa, polskiego przemysłu spożywczego, przetwórczego. Te pieniądze, tak zwaną Brukselkę, o której często mówił Paweł Wyciskajny, one po prostu zaczęły pracować. Są tego efekty. Drodzy Państwo, te 7 lat przed nami to mogą być znów lata dobre dla Polski. Mówię mogą, bo wszystko można też zepsuć. Mogą wtedy, kiedy samorządy, kiedy przedsiębiorcy, kiedy rolnicy, kiedy ludzie z inicjatywą sięgną po te pieniądze i te pieniądze zamienią miejsca pracy, w produkcję, w towar, w eksport, w to, co jest jakością tej pracy rąk ludzkich, w ten efekt, jak gdyby taki finalny. To od nas zależy, jak my wykorzystamy te 7 lat. Od działaczy PSL też, od samorządów też zależy to. Ktoś kiedyś mówił, że te pieniądze nam Unia daje i tak daje, ale tak naprawdę to nie musiała wydawać, bo my przecież płacamy tutaj Unii Europejskiej pieniądze polskie łaski nie robią. No to powiem, jak to wygląda. Prawie 106 miliardów euro w ciągu lat 7 Polska weźmie z Brukseli z budżetu, a w tym samym czasie Polska jako kraj z podatków swoich do tego budżetu odprowadzi tylko 30 miliardów euro. Prawie czterokrotnie więcej Polska weźmie z Unii Europejskiej do siebie, niż płaci ze swoich podatków do wspólnego budżetu unijnego. To są ważne cyfry, bo czasem niektórzy mówią, a po co nam ta Unia Europejska? Sami byśmy też to zrobili. Więc jak tak niektórzy mówią, to ja często odsyłam, a teraz jest ku temu dobra okazja. Na wschodzie naszej granicy, na Ukrainie, jest prawie wojna domowa. Polityczna kłótnia, swary. A my mamy rok 2014, rok, w którym mamy 25 lat w tym roku naszej demokracji, naszej wolności, naszej niepodległości, bo jest 25 lat właśnie od okrągłego stołu, od pierwszych prawie wolnych wyborów. I ten rok jest także ważny, bo to jest 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. I warto, żeby sobie każdy i rolnik, i działacz PSL, i samorządowiec, i starosta, i wójt, i przedsiębiorca zrobił taki rachunek sumienia. A Stefan Świerczek dziś mówił, że ma 90 lat. Stefan, mój tata, ma 83, ale ty od niego wyglądasz, jakbyś miał lat 60 w tej chwili, wiesz? Naprawdę świetnie się trzyma, gratuluję ci. Stefan Świerczek dziś mówiąc o swoim życiu, o swoim dorobku, o swojej pracy, o swoim pobycie na Pomorzu, tutaj, w Gawłuszowicach, o swoich Jędrusiach, o swoim PSL-u, o 60 latach bycia w Polskim Stronnictwie Ludowym, mówił, gdzie Polska była w okresie międzywojennym, jakim dramatem była wojna, jakim dramatem była Polska powojenna. I często, żeby zrozumieć, gdzie dzisiaj jesteśmy jako Polska, warto sobie te lata historyczne do tyłu przypomnieć. A jak ktoś ma problem, to warto pojechać na Ukrainę albo na Białoruś. Ukraina i Białoruś w roku 89 była w tym samym miejscu, co Polska. 25 lat temu byliśmy w tym samym miejscu. W jednym obozie komunistycznym razem z wieloma krajami Europy Środkowej. Oni zostali tam, a Polska 25 lat, budując demokrację, samorządy lokalne, budując demokrację lokalną, budując państwo prawa, zbudowała dzisiaj państwo, którego się nie musimy wstydzić. A 10 lat Unii Europejskiej spowodowało, że dzisiaj Podkarpacie uległo zmianie, Polska zmieniła się, gminy, wsie, miasta, firmy, drogi, infrastruktura lokalna uległa niesamowitej przemianie. To wszystko jest powód do dumy. Stefan Świerczek, ja będę od niego się odwoływał, bo bardzo go szanuję. Znam go od lat prawie 30 osobiście. Stefan Świerczek działał także w Związku Młodzieży Wiejskiej, działał w kółkach rolniczych, to dzisiaj chyba z kółkowcem. I ja go bardziej właśnie znam na początku z kółek rolniczych. Potem go poznałem jako ludowca. Ale mówię o nim dlatego, bo Stefan jest człowiekiem, który może powiedzieć, moim pokoleniem
był Wincenty Witos i moim pokoleniem był Stanisław Mikołajczyk. Dwa wielkie nazwiska w ruchu ludowym. Zapewniam was, że Witos i Mikołajczyk chcieliby żyć w takiej Polsce, jak my żyjemy. Chcieliby, żeby danina ich walki, krwi, ich bycia na obczyźnie, bo Witos przecież spędził lata na obczyźnie, bo uciekał przed Piłsudskim, bo go osądzono o zdradę stanu. O zdradę stanu go osądzono. I dopiero ten prezydent Komorowski rodzinie Witosa zwrócił insygnia Orła Białego, bo Witos dostał takie wyróżnienie. Zapewniam was, że oni o takiej właśnie Polsce wolnej, niepodległej, Polsce samostanowiącej o sobie walczyli. O takiej Polsce myśleli, w takiej Polsce by chcieli żyć. Jak nawet czasem jeżdżą koledzy ludowcy do Wierzchosławic, schylić się, skłonić się, odmówić mszę świętą wspólnie z ludowcami z całej Polski, czy na zaduszki witosowe, czy na święto ludowe, to zapewne Witos, który tam spoczywa na tamtej mogile, jest tym bohaterem ruchu ludowego, tym premierem, który w testamentach, w książkach swoich kreślił pomysł na Polskę. Polskę demokratyczną i wolną, Polskę w wolnym świecie, Polskę dzisiaj w Unii Europejskiej, Polskę w NATO, bezpieczną. Myślę, że w dużej mierze udało nam się ten testament wypełnić. Ale wypełnić to nie wszystko. Trzeba umieć w tym trwać, w tym być. Ten pokój, tą demokrację trzeba każdego dnia umacniać. I nawet jak dzisiaj tutaj pokazywał starosta Andrzej Prezes te inicjatywy warszawskie lokalne. Taką inicjatywę młodych ludzi, Michał z kolegami, powieśmy flagę z okazji Dnia Flagi czy z okazji 3 maja. To jest właśnie to wypełnianie tej demokracji i tej ojczyzny tymi dobrymi, patriotycznymi pomysłami. Bo przecież to nic nie kosztuje. Dziś nie każe nam nikt brać broni, iść do lasu, być jędrusiem. Ale właśnie czasem trzeba mieć w sobie tą odwagę patriotyczną, powiesić flagę na 3 maja, na 2 maja, na 11 listopada. To jest właśnie ten patriotyzm dzisiaj nasz demonstrowany. Dzisiaj czasem też trzeba mieć odwagę i podniesioną głowę, kiedy są wybory. Koleżanka wojewoda mówi o wyborach europejskich, samorządowych i pójść na wybory. I pójść na wybory. A jest to ważne, bo wybory europejskie mamy za kilka miesięcy w maju. W listopadzie są wybory samorządowe, gdzie wielu z was tu na tej sali będzie kandydować na radnych, na wójtów, burmistrzów, potem na radnych sejmików, a potem będzie wybór zarządu, starostów między innymi, ale to wszystko będzie pochodna tych wyborów samorządowych. I przecież wszyscy wiemy, że zmienia nam się w życiu, zmienia się w naszym samorządzie, dużo robimy, dużo budujemy dla ludzi, a potem przychodzą wybory i okazuje się, że frekwencja wyborcza w wyborach europejskich jest 20%, a w wyborach samorządowych jest 45%. A wielu po prostu uważa, że to nie moja sprawa, to nie moje wybory. Ale ja uważam, że coś innego. Wtedy, kiedy dla Stefana Świerczka broń, pistolet czy inne narzędzie było tym właśnie mandatem, czy tym argumentem w walce o wolną Polskę, o demokrację, to dzisiaj w walce o demokrację tym narzędziem jest kartka wyborcza, długopis i dokonanie wyborów. I chciałbym dzisiaj z tego miejsca, z okazji tego spotkania noworocznego, apelować do was o taki czynny udział w tych wyborach. Nie taki, że od wysłuchaliśmy sobie starosty Hraboszcza, pogadał swoje, pani wojewody powiedziała swoje, a my i tak swoje zrobimy. Bo jak popatrzę na to, że PSL ma 120 tysięcy członków w skali kraju, a jak potem zobaczymy na przykład wyniki europejskie, 5 lat temu bodajże, jeden kandydat z Platformy o nazwisku Jerzy Buzek zdobywa sam tyle głosów, co cały PSL w Polsce. To zapytam się, gdzie te jędrusie? Gdzie ta armia ludowa? Gdzie te zastępy ludowców? Gdzie te koła, gdzie ci członkowie? Gdzie ich rodziny? Gdzie ci sąsiedzi, przyjaciele? To jest właśnie wymiar dzisiaj walki o lepszą Polskę. O demokrację, o lepszą Polskę, o siłę, o gospodarność, o samorządowość. Dlatego chciałbym, żebyśmy potrafili nie tylko i wyłącznie sami pójść do wyborów,
tylko przekonać właśnie swoich bliskich, rodziny i wtedy robi się ten wielki wynik wyborczy. Kiedyś z podziwem, choć nie dlatego, że idea mi się podoba. Nie. Akurat ideologicznie bardzo się różnimy. Ale mogę powiedzieć, że w ostatnich latach mamy taką demokrację, gdzie my mamy tradycję, historię, koła w gminach. Dziś tu prezes powiatowy prezentował, ilu mamy członków w każdej gminie. A dziś przychodzi taki czas, że wystarczy, że ktoś w telewizji krzyknie dwa dobre hasła, w radiu go powtórzą dwa razy, w prasie napiszą na pierwszej stronie i się okaże, że na przykład świętej pamięci Andrzej Leper wprowadza do Sejmu więcej posłów niż ma PZL posłów w tamtym czasie. Powiem więcej, dwa lata temu inny polityk raz sobie pił małpki na ulicy w Lublinie, drugi raz nosił napisy na plecach różnego rodzaju. Idzie do wyboru dwa lata temu, zrobił dwa protesty pod Pałacem Biskupa w Lublinie czy w Rzeszowie, idzie do wyborów, nie mając członków, nie mając legitymacji, nie mając zielonych koniczynek, nie mając emblematów partyjnych, nie mając historii, dorobku, nie mając wartości żadnych, idzie i zdobywa tak samo więcej głosów jak PSL. I często nad tym ja myślę też, dlaczego tak się właśnie dzieje. Przecież mamy naród oczytany, wykształcony. Przed wojną nie było telewizji, nie było radia, nie było internetu. Gazeta była jedna na wieś i to czytana była na głos czasem w jednym domu, czasem. I wtedy przed wojną ruch ludowy potrafił być wielką siłą. Po wojnie Mikołajczyk do Polski wracając też spowodował jeden człowiek, że ruch ludowy był nadzieją i wiarą Polaków. Nie udano wprawdzie, bo wtedy pamiętacie, były te wybory, gdzie rzucało się Mikołajczyka, wypadał Gomułka na końcu przeliczenia. Ale wtedy te wartości, ta siła była nasza inna. Zróbmy wszystko, żeby w tym 14 roku ta siła nasza była też taka. Drodzy Państwo, 14 rok jest takim rokiem wielkiej próby. Próby samorządowej, próby europejskiej, dwóch prób wyborczych, w których warto pokazać, że jesteśmy silni, potrafimy wiele, potrafimy także wygrywać dla siebie, dla gminy, powiatu, województwa i dla państwa. Szanowni Państwo, jaki to będzie rok? Sami ocenimy, sami zobaczymy. Po owocach nawzajem siebie też poznamy. Pozwólcie na koniec, że w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Klubu Parlamentarnego, w imieniu władz naczelnych PSL, wszystkim Wam tutaj wyróżnionym dzisiaj tym, co otrzymali złote koniecienki, jeszcze raz powtórzę, noście je z dumą, z godnością, z honorem. Stefanowi jeszcze raz z okazji jego lecia 90, ale także z okazji tego pięknego oznaczenia imieniem Wincentego Witosa za zasługi. Kto jak kto, ale on na to zapracował. Chyba nawet zapracował na 3 lata, ale dostał go właśnie w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz Stefan, Ci bardzo gratuluję. Pozwólcie, że wszystkim Wam, samorządowcom, na czele ze starostą, radnym sejmiku Jasiem Tarapatą, bardzo pracowitym radnym sejmiku województwa podkarpackiego, bardzo merytorycznym radnym, wszystkim Wam podziękuję za ten rok, 13. Życzę Wam tego, żebyście w 14 roku spełnili swoje oczekiwania wyborcze, samorządowe, żeby Wam się darzyło w domu, żebyście mieli spełnione także swoje ambicje zawodowe i osobiste. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.